Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu w piątą niedzielę wielkanocną. Przy okazji, oczywiście, komentarzy do czytań niedzielnych. Proszę pozwólcie dzisiaj fragmentu z drugiego czytania, czyli apokalipsy świętego Jana. Taki tam jest tekst dzisiaj. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie, Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką że, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzek, zasiadający na tronie, otoczynie wszystko nowe. Moi drodzy, yy, jak się łatwo domyślić, słuchając tego fragmentu, motywem przewodnim tego dzisiejszego tekstu jest słowo nowe. Mówi święty Jan o wizji tego, co będzie kiedyś. Oczywiście wiemy, że Apokalipsa przede wszystkim opisuje, jakby, proces przemiany tego świata, który się kiedyś wykluje w końcu jako świat zaplanowany przez Pana Boga. To się oczywiście spełni przede wszystkim po końcu świata, ale to już się dzieje. Kochani, dzisiaj też w Ewangelii, Pan Jezus daje nowe przekazanie swoim uczniom. Bo w ogóle, kiedy się Biblię czyta, to łatwo zauważyć, że Pan Bóg nieustannie zaprasza człowieka do tego, co nowe. Zobaczcie, żyjemy w świecie, który jest no, niedoskonały, w świecie, który jest popsuty, w świecie, w którym jest mnóstwo cierpienia, zła, grzechu, niedobrych rzeczy, i mamy nadzieję, że on się przekształci i osobiście dla każdego z nas, i jako całość coś nowego. I kochani, chciałbym dzisiaj wam powiedzieć nie tyle o tym, na czym polega ten nowy świat, bo tego tak do końca to nie wiemy, bo dopiero jak tam będziemy, to się zorientujemy, ale chciałbym wam pokazać pewien proces przechodzenia z tego, co stare, do tego, co nowe. Chciałbym wam to pokazać na pewnym przykładzie, który ostatnio mnie tak dosyć mocno, że tak powiem, inspiruje, bo on też jest wzięty z Pana Jezusa, może nie z tego fragmentu, ale z Jego, sposobie, z Jego sposobu o tym mówienia. Nie wiem, czy pamiętacie, ja kiedyś nocą przyszedł do pana Jezusa Nikodem, żeby porozmawiać o tym, no właśnie o nauce, którą pan Jezus przyniósł, czyli o nowej nauce, yy, która była, no jakimś wywróceniem wszystkiego, co Żydzi znali, no wręcz momentami do góry nogami. I pan Jezus mu w pewno będzie powiedział takie coś, że musisz się na nowo narodzić. Kani, to hasło, w sensie ten symbol, wszedł jako taki wręcz no sztandarowy symbol tego, co to znaczy przemienić się w panu Jezusie. Musimy się urodzić na nowo. I koniec, chciałbym, żebyśmy się na tym obrazie chwilę skupili, bo on pokazuje kilka bardzo fajnych rzeczy, które myślę trzeba sobie w głowie trochę poustawiać, które się nie dzieją natychmiast, nie dzieją się jednorazowo, ale są procesem, który każdy z nas musi przejść. Dobra, już mówię, bo widzę, że ja się sam czuję, że po prostu rozwadniam, a chcę powiedzieć konkret. Mianowicie, kochanie, na czym polega przyjście na świat nowego człowieka, skoro Pan Jezus się odwołuje do nowych narodzin, że musimy się powtórnie narodzić? Zobaczcie, że kiedy dziecko istniejące wcześniej w łonie swojej mamy, mieszkające tam przez 9 miesięcy, przychodzi na świat, to dokonuje się w jego życiu, w jego sposobie funkcjonowania totalna, całkowita rewolucja. Takich poziomów pewnie można znaleźć by więcej, ale powiem Wam o trzech. Zobaczcie, dziecko w zupełnie nowy sposób, kiedy się rodzi, w zupełnie nowy sposób widzi zupełnie w nowy sposób się odżywia, mało tego, zupełnie w nowy sposób oddycha, czyli de facto żyje. Chciałbym, żebyśmy się na tych trzech rzeczach skupili. Mówię, jest ja oczywiście znacznie więcej tych przemian z życia płodowego do życia yy, potem człowieka urodzonego, ale te trzy rzeczy, myślę, pokazują bardzo pięknie pewną ideę nowości. Zobaczcie, po pierwsze człowiek po urodzeniu zaczyna nawet nie to, że inaczej widzieć, tylko w ogóle zaczyna widzieć. Zobaczcie, dziecko w łonie matki, chociaż ma oczywiście oczy, one się kształtują przez jakiś czas, ale jak powiem, tuż przed urodzeniem są już całkowicie ukształtowane. A czy potem, oczywiście, dziecko po urodzeniu nadal się jeszcze kształtuje, to jest jasne, ale jakby już jest zdolne do samodzielnego życia, to dziecko ma te oczy zamknięte. Ono, kiedy wychodzi na świat, to nie tylko, że jak powiem, widzi inny świat, ale ono w ogóle po raz pierwszy tak naprawdę widzi. To nie jest tak, że miało wcześniej otwarte oczy w łonie mamy i widziało jeden świat, który byłby łonem mamy. Nie, on nawet tam nie miało otwartych oczu, tylko wychodzi na świat i po raz pierwszy w ogóle używa czegoś takiego jak wzrok. Kochani, kiedy mówimy o tym, że musimy się narodzić na nowo, to znaczy, że musimy się nawet nie tyle nauczyć nowego patrzenia, tylko w ogóle widzenia się musimy nauczyć. Kochani, co to znaczy? Mówiąc takim dużym skrótem, Kani, człowiek, który chce się nawrócić, człowiek, który chce się na nowo narodzić, który chce, tak jak Pan Jezus mówi, przejść od tego, co stare, do tego, co nowe, nieustannie uczy się patrzenia od kogoś, kto widzi i wie znacznie więcej od niego. Konie, ja wiem, że to jest truizm, ale zobaczcie, jak często my jesteśmy przekonani o prawdziwości wszystkich naszych sądów, o prawdziwości wszystkich naszych przekonań, naszej oceny drugiego człowieka, tego, jaki on jest, co o nim myślimy itd., itd. Jakby w kółko i nieustannie funkcjonujemy prawie, że jak ludzie wszechwiedzący. Kani człowiek wierzący to jest człowiek, który nieustannie kwestionuje to, co wie. Nieustannie kwestionuje swoje oceny, nieustannie kwestionuje swój osąd rzeczywistości. Kani, to jest wyświetlany przykład, ale ja, ja lubię do niego wracać. Na pewno, znaczy może pamiętacie, z tego filmu Piękny Umysł, nie? Kiedy ten główny aktor, Russell Crowe, chyba tak zdaje się wie, że jest chory, tak, że ma schizofrenię, wie, że widzi rzeczy, których nie ma, to potem uczy się w ten sposób jakby rozpoznania rzeczywistości, że kiedy z kimś rozmawia, to jest taka słynna scena w tym filmie, kiedy rozmawia z jakąś tam uczennicą, już nie pamiętam, z jakąś studentką, to najpierw woła kogoś obok i pyta, czy go widzisz. W takim sensie, czy ona nie jest wytworem mojej wyobraźni. Kochani, człowiek, który chce się na nowo narodzić, nieustannie pyta Pana Boga, czy dobrze widzi. Kończę zobaczcie, weźcie na przykład jakąś pierwszą osobę, którą macie w życiu, na którą macie wyrobione jakieś zdanie. Ile razy żeście próbowali zakwestionować to zdanie i pytać Pana Boga, Panie Boże, czy na pewno ja dobrze widzę tę osobę? Może jest coś w waszym życiu, w waszej okolicy, w waszej bliskości, to wam, nie wiem, jakąś krzywdę wyrządził, nie na przykład tej osobie bardzo nie, nie cierpicie i myślicie sobie, to jest właśnie taka i taka osoba. Ile razy pytałaś Pana Boga, Panie Boże, czy ja na pewno ją dobrze widzę, czy ja na pewno widzę prawdziwie? Kochani, pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć, to musi się nauczyć, człowiek musi się nauczyć zupełnie nowego patrzenia. Druga rzecz. Zobaczcie, dziecko, kiedy wychodzi na świat, uczy się zupełnie nowego sposobu odżywiania w jakim sensie? Do tej pory było odżywiane przez kogoś, no w tym wypadku oczywiście przez mamę. Nic nie musiało robić, żeby się odżywiać, w żaden sposób nie musiało się o to troszczyć, tylko cały czas karmiło się kimś innym. tak traktyka to oczywiście dosyć mocno symbolicznie, to jasne. Kiedy dziecko wychodzi z łona matki, to przestaje być karmione kimś innym, tylko musi się nauczyć szukać pożywienia, musi się nauczyć tego, że... jakby musi się napełnić czymś, co go będzie podtrzymywało przy życiu. Koni w czym rzecz? Nowe narodziny to jest jakby dru druga taka przestrzeń, strasznie ważna. Polegałem na tym, że musimy się przestać karmić innymi ludźmi. Stary człowiek to jest taki człowiek, który swojej wartości. Swojego, nie wiem, swojej godności, swojego poczucia, że jest coś warty, że jest znaczący, że może ma sens. Stary człowiek szuka tego w innych ludziach. Szuka tego w ich potwierdzeniu, w ich akceptacji, w tym, że będą o mnie dobrze mówić, w tym, że mnie będą kochać, w tym, że ktoś na mnie spojrzy. Nowy człowiek musi nauczyć się sam, bez innych ludzi, siebie wykarmić. I nie w tym sensie, że sam się nauczy szukać innych ludzi, którzy go wygarmią, tylko musi się nauczyć karmić, że tak powiem, wartością płynącą z niego samego, z tego, co Pan Bóg mu nadaje. Kani to jest oczywiście strasznie duży temat, ja o nim mówiłem wielokrotnie już, ale o tym momencie, że tylko człowiek pełnowartościowy, w sensie, który sam sobie znajduje wartość, jest dojrzały, jest w stanie kochać, jest w stanie budować zdrowe relacje i tak dalej. Zobaczcie, my się ciągle karmimy kimś. My ciągle mam takie wrażenie, że mamy podpięte po prostu pępowiny. Do męża, do żony, do taty, do mamy, do przyjaciół, do opinii publicznej, i tak dalej, żeby ktoś nas karmił, żebyśmy się czuli napełnieni, y, nasyceni życiem, i tak dalej. Nie. Dziecko, kiedy się rodzi, przestaje być karmione przez kogoś innego. Samo się musi wykarmić. I koniec trzecia rzecz, chyba najważniejsza. To jest coś, co mnie zawsze bardzo fascynuje. Zobaczcie, że dziecko, chociaż oczywiście oddycha, to jednak nie oddycha przez 9 miesięcy. Wiemy doskonale, że płuca tam nie funkcjonują tak, jak funkcjonują po urodzeniu, są wypełnione wodami, tak, płodowymi, jakby zupełnie inaczej funkcjonuje oddychanie tego dziecka. I w momencie, kiedy dziecko, kiedy się rodzi, de facto ono się, ono się dusi. To jest tak jakby rybę, która pływa w wodzie, tak, i cały czas oddycha, pływając w wodzie, no wyciąga się na, na zewnątrz, tak, ponad taflę wody. No i ona, ona się dusi, tylko ryba nie jest w stanie się przestawić na nowy sposób oddychania. Człowiek jest. Na tym polega wielkość człowieka. To że tak pan Bóg go stworzył. To jest w ogóle bardzo ciekawy moment, nie? Ten moment, kiedy jest ten tak zwany pierwszy krzyk, tak? Czy kiedy dziecko po raz pierwszy nabiera powietrza, ono się to jest w ogóle bardzo ciekawe, uczuło, w nie mamy wcześniej oddychać. Ono mimo że nie napełnia sobie płuc tlenem tak i powietrzem, to ono oddycha wodami płodowymi. To jest w ogóle bardzo ciekawy proces, który tam się dokonuje. Dziecko już się uczy, jak będzie kiedyś oddychało, mimo że jeszcze nie oddycha. Ale kiedy to się w końcu dzieje, to jest potworny szok. Nie mało tego, kiedy nie ma tego pierwszego krzyku, no to jest ogromny lęk. Boże, dziecko nie żyje, tak? Dziecko urodziło się martwe. Tak się niestety z czasem dzieje, tak? Ten krzyk, ten moment tego takiego duszenia się, to jest de facto początek życia prawdziwego tego dziecka. Kochani, to jest kluczowy moment w tym takim narodzeniu się na nowo. Co to znaczy? Koni przejście do, do nowego zawsze się wiąże z ogromnym bólem, z, ze śmiercią wręcz. Kochani, ja kiedy myślę o różnych grzechach, które miałem w życiu, które np. starałem się staram się zostawiać, tak? Niektóre próbują oczywiście wracać. To jednym z takich przeszkód, która mi bardzo często przychodzi do głowy, albo która mi uniemożliwia nawrócenie się, jest właśnie to, że mnie się wydaje, ale ja bez tego nie będę mógł żyć. Zobaczcie, kochani, jak jesteśmy, podam wam teraz taki przykład, sonderowy oczywiście. A gdy jesteśmy w jakimś na przykład chorym związku, tak? o którym wiemy, że jest niedobry, wiemy, że nas niszczy i tak dalej, ale bardzo często ludzie mówią, ale ja nie potrafię tego kogoś zostawić, ja go kocham, ja nie mogę bez niego żyć, nie? Czyli wydaje nam się, że jeżeli zostawimy to stare, mimo że wiemy, że to jest złe, mimo że wiemy, że to jest dla nas tylko cierpienie i ból, to mówimy, ja umrę bez tego. Kochani, większość grzechów tak działa. Zobaczcie, że grzechy, gdy szczególnie stają się jakieś takie no, nałogowe, na przykład, nie? to człowiek, który myśli, że więcej tego nie zrobi, więcej sobie nie zapewni tego pożywienia znowu właśnie, pożywienia to umrze. Nie? To ma takie poczucie: Ja bez tego nie dam rady żyć, ja nie umiem bez tego żyć. Kochani, i, i, jest takich rzeczy w moim życiu mnóstwo, które wiem, że nie są za dobre, ale ja sobie mówię: No nie mogę bez tego żyć, ja po prostu no ja nie, ja, ja, ja umrę. I wiem, że kiedy je zostawiam, kiedy próbuję z nimi walczyć, to czuję się, jak człowiek, któremu brakuje tlenu, któremu brakuje w ogóle nie dam rady. Uwaga, ten moment śmierci, ten moment duszenia się, ten moment takiego panicznego strachu: boże, umrę zaraz, to jest właśnie znak tego, że masz się na nowo narodzić, że rodzisz się na nowo. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz się chciał cofnąć z powrotem do łona matki. Uwaga, nie da się cofnąć do łona matki, to się po prostu udusisz. To to, czym żyłeś wcześniej, to cię zabije. Właśnie nie zabijecie to, do czego idziesz, czyli to nabranie tego powietrza, tylko zabijecie to, do czego próbujesz wrócić. Ja wiem konie, że jak nabierzemy powietrza. To nie jest tak, że od razu wtedy zobaczymy, aha, czyli da się w ogóle bez tego żyć. Nie, to jest w ogóle taki ciekawy fakt. Nie wiem, czy wiecie, w płucach są bardzo ważne tak zwane te pęcherzyki powietrza. Nie? One sprawiają, że oddychamy. Ponad 50% z nich wytwarza się dopiero w ciągu 8 lat po narodzinach dziecka. Ono 50% z nich wytwarza wcześniej, że jest gotowe do oddychania, ale żeby mogło oddychać w pełni. Żeby mogło oddychać pełnią w ogóle, jakby pełnią płuc, jeżeli tak można powiedzieć, pełną piersią, to potrzebuje jeszcze 8 lat, i takich jeszcze 8 lat, gdzie jest czyste powietrze, gdzie się nie pali papierosów i tak dalej, bo inaczej dojdzie do różnych infekcji, gdzie te płuca się, że tak powiem, właściwie ukształtują. Czyli to nie jest tak, że zerwiemy z grzechem. Zabierzemy powietrze, że tak powiem, świętości i dobrego życia, to już będzie wszystko dobrze. Nie, będziemy się jeszcze 8 lat, a 8 lat to jest w ogóle bardzo długi smak czasu. Nie wiem, czy wiecie, ósemka to znaczy wieczność w ogóle w Piśmie Świętym, bardzo często. 8 dzień to jest ten dzień po końcu świata, czyli będziemy się do końca życia jeszcze uczyć pełni, w pełni oddychać. Kochani, to są nowe narodziny. Jeżeli nie nauczysz się na nowo widzieć, nie nauczysz się na nowo odżywiać i nie pozwolisz na to, żebyś się udusił, to nie będziesz miał nowego życia w sobie. Pan Jezus zapowiada dzisiaj, w sensie Biblia nam zapowiada dzisiaj w tym fragmencie św. Jana, że On chce zrobić wszystko nowe, tylko to jest taki proces. To nie jest taki proces, że po prostu przechodzimy przez drzwi i patrzymy, O, ale pięknie! Nie kochani, dziecko, które wychodzi z łona matki, jest przekonane, że umiera, a ono tak naprawdę idzie do życia. Kochani, weźcie sobie to dzisiaj, przemyślcie. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję Wam bardzo za kolejne spotkanie yy, cnn nowe. Mam nadzieję, że Wam do czegoś będzie przydatne. Takie mi się dzisiaj jakieś myśli otworzyły w związku z tą nowością, która jest w piśmie świętym. Życzę Wam pięknej niedzieli. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. I oczywiście do zobaczenia yy, za tydzień. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie. Miejcie się dobrze. Z Bogiem, Papa. Pa.